Zapytaliśmy mieszkańców naszego regionu, jak uchronić się przed metodą na wnuczka. Jeżeli ktoś dzwoni, to ja najpierw powinnam dzwonić do tej osoby, do wnuczka i do pytać wnuczka. Się jego, czy jest prawda. Czy prawda, czy te pieniądze chce po prostu. Nie brać udziału w tym, nie zachodzić głowy, jak się mówi. Przestrzegam ludzi starszych przed pochopnością. Nie otwierania drzwi takim ludziom, po prostu unikać kontaktu. By nie otwierać drzwi, nie wierzyć tam, że ktoś dzwoni i tak dalej, no bo jeżeli ktoś z rodziny jest, no to przychodzi, tak? Często mam jakieś takie telefony, tylko że po prostu mówię, że jestem w tym czasie zajęta, na przykład piszę książkę. Nie słuchać ich po prostu. Chyba tylko to, co radzą w telewizji. Uważać i tyle, no bo co zrobisz? No. Trzeba myśleć przede wszystkim. Mniej więcej po głosie poznam, nie? A jak nie znam głosu, no to dziękuję bardzo, bo ja nie znam głosu i nie znam, kto to pan jest i już nie potrzebuję widzieć. Nie otwierać drzwi. Tak. No po prostu trzeba uważać. Trzeba być ostrożnym. Nie puszczać nikogo obcego do domu. Nie wiedź, wnuczka. Raczej nie wierzyć za bardzo ludziom, co przychodzą do domu i wciskają, nie? Zazwyczaj wypraszam z domu, ale to jest ciężko, bo są nieraz natarczliwi, nie? Trzeba sprawdzić, czy to jest faktycznie wnuczek. Po prostu obcym nie otwierać drzwi. Trzeba być ostrożnym po prostu. Ja się nie dam na to nabrać, bo ja tyle o tym czytam i tak dużo o tym słyszę, że po prostu trzeba najpierw pomyśleć, z kim się ma do czynienia, a ewentualnie przy jakichś zagrożeniach, no to zawiadomić służby, policję, tak?